Co z Krzysztofem Ibiszem? Bo przecież to on był zawsze taką wisienką na torcie polsatowskiego tortu. Jeżeli oglądasz program Twoja twarz brzmi znajomo, to myślę, że widzisz, że Krzysztof przenosi się w inną przestrzeń, niedoścignioną zarówno dla Maćka Dowbora, jak i dla mnie już tym bardziej. No i tam gdzieś na nieboskłonie będziemy go podziwiać. Mam nadzieję, że czasem do nas wstąpi.